Siema, dziś przyszło takie coś, PlayStation Classic, kupione na pewno nie za cenę premierową. Wygląda pudełeczko. Trochę tu przestawimy. Tu mamy zbliżenie na gry. Teraz słońce świeci. No cóż. Jak widać, nowa nieotwierana. Otwórzmy. W środku mamy pudełko. Co pierwsze wyjdzie? A, instrukcja. Pierwsza wyjdzie instrukcja. Instrukcja wzorowana na tej oryginalnej. Nie będziemy jej wyciągać. Dalej jest pudełko. Następne pudełko. O, w środku nasz konsolka nasza. Ale to jest małe. Ale to jest małe. Generalnie wygląda jak pierwszy PS. Malutkie. Tutaj z tyłu, o. Złącze HDMI, złącze mikro USB do zasilania i niby port szeregowy, którego nie ma, jest tylko zaślepka. Ładnie zrobiona. Klapka oczywiście się nie otwiera, to jest tylko resetowanie, zmiana płyty. Dobra, co tu dalej mamy? Jak to się otwiera, wyciąga? Tak? O kurde. Tak się to otwiera. Dalej mamy kabel HDMI. Taki jak do PS4. I dwa kontrolery. Takie trochę dziwne. Ten plastik taki dziwny trochę. Taki szorstki troszeczkę. Generalnie w sumie wykonanie dobre. O, tutaj wtyczka USB. Drugi kontroler jest identyczny. Nie będę go wyciągał. Oraz przewód mikro USB. No i wszystko. Tak to się prezentuje. Dzięki, cześć.